Ten Kamil Norwid ma niezwykły wpływ na norwidowskie talenty poetyckie. Swoje wiersze przeczyta Michalina Mączka i pan Henry Krej. Michalina Mączka. Wesołe miasteczko. Na szalonej mieszkam planecie, gdzie każda trawka się leczy z nerwicy. Nawet wiatr tutaj głupstwa plecie. Wszystkie drzewa to schizofrenicy. Kontynent to doprawdy szalony, który śmieje się, lecz tam nie wiesz czego. Wysyłano go już na terapię, ale niestety nic z tego. Kraj mój piękny i w szaleńców bogaty. Turyści szturmują go wyjątkowo. Na własne oczy chcą się przekonać, jak pierwszorzędne tu wariatkowo. W moim mieście rozrywek bez liku. Schizy włóczą się, zgraja za zgrają, a radośnie tu jak psychiatryka. Świerszcze świry na smyczkach grają. Szalona to rzeczywistość, która wpędza nas w chorobę koszmarną. Na szczęście jest na to sposób. Lobotomię tu fundują za darmo. Zapraszamy pana Henryka Reja. Co będzie po tym? Dziękuję bardzo, ale ja Norwida też nie skończę. Kruczka też nie skończę. Wielu innych szkół nie skończyłem. To skończyłem 50 lat. I to wystarczy, żeby... Pierwszy na mojej liście to jest tymczasem. Czasem się śpieszy, a czasem zupełnie nie liczę się z czasem i bez zbędnego pośpiechu śpię sobie dłużej. Bywa, że golę się czasem, żeby mi wszystko gładko poszło. Ale zdarza się i tak, że czasem zarastam i uchodzi mi to zupełnie na sucho. Czasem rozmawiamy ze sobą swobodnie o rzeczach ważnych, mniej ważnych i tych nie mniej ważnych, a czasem coś mnie tak krępuje, że uparcie się przed tym bronię. Lecz kiedy zarzucasz mi, że oszukuję cię czasem, kiedy nigdy nic nie rozumiem, albo kiedy wszystko zawsze rozumiem aż za dobrze, nie bronię się nawet i z moją naturalną, niemądrą miną odpowiadam twierdząco, że owszem, czasem tak, a czasem jednak nie. Zbyt późno. Nie, to tego nie miałem czytać. Tego też nie. O, to też nie. To jest. Od czasu do czasu. Dni lecą jak szalone. I zanim się obejrzę, poniedziałek kończy się w środę wieczorem, albo dopiero w czwartek, który nadchodzi zupełnie nie w porę. Żeby chociaż ten piątek mieć nareszcie trochę czasu dla siebie, bo w sobotę to już mogę zapomnieć o wolnej niedzieli i o tym, co mam począć ze sobą w następny wtorek. Także dopiero dzisiaj zrobię to, co powinienem wczoraj. Pomyślę o tym, co mi wtedy rano powiedziałaś znienacka, że ci się okres trochę spóźnia i że nie ma sensu dłużej czekać na lepszą. Czas teraźniejszy. Spośród wszystkich czasów najbardziej cenię sobie czas teraźniejszy. Te rzadkie momenty, kiedy myślę, że wiem, gdzie jestem, co robię i mniej więcej po co. Tu nie ma ani chwili na rozpamiętywanie przeszłego, a tego, co przyszło, jeszcze nie muszę nie rozumieć. Tu i teraz. Zawsze muszę być gotowy, choćbym nigdy nie był, nie wiem, jak nie gotowy. I to jest w tym niebywałym trwaniu takie ponadczasowe, że wtedy znaczy znacznie więcej niż potem, i że zawsze i nigdy mogą trwać aż tak krótko. Dziękuję. Co mogą robić uczniowie Norwida po zakończeniu nauki? Jak to co? Wszystko. Thank you.
Chodziłam do Norwida. Mam wielu przyjaciół. Chodziłam do Norwida. Jestem reżyserem. Chodziłam do Norwida. Wejdę za mąż tylko za chłopaka z Norwida. Lubię czytać. Chodziłam do Norwida. Jestem astronautką. Chodziłam do Norwida. Jestem muzykiem. Chodzę do Norwida. Piszę wiersze. Chodziłam do Norwida. Jestem po studiach, szukam pracy, ale sobie poradzę, bo jestem z Norwida. Lubię ludzi. Chodziłam do Norwida. Jestem prezydentem. Chodziłam do Norwida. Jestem petwonurkiem. Chodziłam do Norwida. Jestem matką czwórki dzieci i wszystkie pośle do Norwida. Jestem z Norwida. Wiesz co? To może jedź już do tego Norwida. Mamo! Co się stało? Dlaczego tak nagle zmieniłeś zdanie? Zruszyłam się! Żałuję, że nie chodziłam do Norwida, ale przynajmniej ty tam będziesz chodził. Mówiłem ci, mamo, to jest szkoła dla mnie! Marka Grechuty zaśpiewa Jacek Szczepański i Kasia Kazimierska. Chciałabym podziękować bardzo serdecznie wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim nauczycielom, tym, którzy pracują, tym, którzy odeszli na emeryturę.
Dziękuję absolwentom, dziękuję uczniom. Dziękuję za wszystko, nie tylko za ten dzisiejszy dzień, ale za każdy dzień, za każde miłe słowo, które od Państwa otrzymujemy. Za każdą pomoc. Serdecznie dziękuję artystom, którzy wystąpili przed nami. Byli to uczniowie naszej szkoły, a także Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 imienia Rodu Kossaków. Dziękuję również pani Urszuli Sojce, która jest autorką scenariusza dzisiejszej uroczystości. Dziękuję również komitetowi organizacyjnemu złożonemu z naszych nauczycieli, jak również uczniów. Również tym wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowaniu festynu na terenie naszej szkoły, na który serdecznie zaraz moja koleżanka zaprosi. A teraz, po zakończeniu uroczystości, zapraszam na drugie piętro Teatru Małego, na jubileuszowy tort, który ufundowała pani Beata Kaszyk, nasza absolwentka. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Wszystko jest po zdaniu kontinuum. Jak to się mówi, czas jest względny. Zapraszam do góry, a potem zaraz do 19, aż będzie się ciągnęło na festyn jubileuszowy w naszej szkole. Także witam na szkołę.